jestem bułką, no i cześć, którą trzeba pieca wcześniej gnieść. Zjedzmy dziś na śniadanie, na obiad też, albo wsuń na podwieczorek lub kolację, jeśli chcesz. Jestem bułką, no i cześć, którą trzeba pieca wcześniej mocno gnieść. Co się dzieje? A gdzie magiczny pyłek? Obudź się! Za trzy, dwie, jedną? Duże cappuccino, ale z mlekiem, kawą, pianką i filiżanką na spodku. Słucham? Więc jak mówiłem, jedno duże cappuccino, ale z mlekiem, kawą, pianką i filiżanką na spodku. Każda noc zbyt szybko kończy się. O, kraina spania, magiczny świat, gdzie można latać lub oddychać pod wodą. Miejsce, gdzie tęcze płyną jak rzeki, a zwierzęta tańczą na chmurach. Państwo, gdzie nie ma granic. Gdzież, ach, gdzież? Moja bujna wyobraźnia zabierze mnie tym razem. Jestem bułką, no i cześć, którą trzeba pieca wcześniej gnieść. Zjedzmy na śniadanie. Okej, cięcie. Dobra, koniec roboty. Dzięki, kochani. Co się dzieje? Suzy zmieniła się w potwora! Oni mają rację. Mama nie będzie walczyć. Nie będzie miała wyjścia. Mama nie będzie walczyć. Nie będzie miała wyjścia. Nie chcę z tobą walczyć. Daruj sobie, Yuki, nie będę z tobą walczyć. Przepraszam, Yuki, wygrałaś. Nie chcę z tobą walczyć. Małe zadrapanie. Nareszcie. No to jedziemy. Mama nie będzie walczyć. Mama nie będzie walczyć. Nie będzie miała wyjścia. Czy coś nie jest tak z moją fryzurą? Może w czapce będzie mi lepiej? Myślę, że pasuje mi do oczu. Przepraszam, Nicole. Po prostu byłam zazdrosna.
więc dam wam 3 szanse, by udowodnić, że gry komputerowe mogą przynosić korzyści. Zamykam zebranie! Czuk, dajesz! Od gier moje dzieci mają kwadratowe oczy! Od nich moja córka ma kwadrat filmowy! To tylko zabawa. Ty, co mu się stało? Przymusowe słuchanie prób szkolnej orkiestry. Albo gry edukacyjne. Nie wygląda tak źle. Gry edukacyjne. Albo gry edukacyjne. Ej, to jest ciało światowej sławy gracza. Co konkretnie chcielibyście nam przez to powiedzieć? Gry edukacyjne. Nie, normalna gra wideo. A więc to przed tym moja matka mnie przestrzegała. Jak to działa? Teraz udowodnię, że gry nie odbierają kontaktu z rzeczywistością. To niesamowite! Na czarnym tle pojawia się napis gra skończona. Wygrywa drużyna w czasie. Banany wchodzą w plakat z narysowaną drogą. Muzyką popową. Słyszeliście? Słyszeliście? Kozy w niebezpieczeństwie! Kozy w niebezpieczeństwie! Że gry mają wyłącznie pozytywny wpływ na nasze dzieci. Gry komputerowe wiele nas uczą, na przykład rozwiązywania zagadek oraz wzbogacają dziecięcą wyobraźnię. Ja już nie chcę więcej grać! Dlatego też, jako przewodnicząca Rady Rodziców, wzywam do absolutnego zakazu korzystania z gier komputerowych w całym Elmor. Ma rację! Patrzcie, co się stało z oczu, od kiedy zaczął grać. Nie wygląda tak źle. Chcesz zobaczyć, jak wyglądał wcześniej? Mamo, wypowiedziałem życzenie i nic się nie stało! A co myślałeś, że kości spełniają życzenia? Magia to nie żarty. Magia to nie żarty. Macie różdżkę? Oddacie na chwilę? Że jak? Macie różdżkę? Oddacie na chwilę? Coś mi się zdaje, że się zaprzyjaźnimy. Macie różdżkę? Dzięki niej spełnię wszystkie moje życzenia. Życzę sobie, żeby codziennie były święta. Darwin, rób to, co ja. Dobra, Darwin, rób to, co ja. Magia to nie żarty. Panie Watterson, niech pan łaskawie oszczędzi oczom mojej żony widoku swojej żałosnej, wulgarnej bezwstydności. Wyglądasz idiotycznie. Coś mi się zdaje, że się zaprzyjaźnimy. Macie różdżkę? Coś mi się zdaje, że się zaprzyjaźnimy.
wszystko to dla mnie? Oczywiście! Musimy ci coś powiedzieć. O co ci chodzi? Czemu przerwaliście? Niech ta idiotyczna fryzura zniknie. Magia to nie żarty. Żałuję, że to powiedziałem. Brawo! Tata podsłuchał, co mówiłeś na boisku. A, to! I od tego czasu siedzi w komórce. Przynajmniej obciacho na mnie narobi. Uważaj! A wasz tata co? A wasz tata co? Mój tata jest bogaty w witaminę B6 oraz w pokaz. A wasz tata co? Na co? Czy po cenie na siedząco się liczy? A wasz tata co? A wasz tata co? A wasz tata co? Mój tata kryje kamień. A wasz tata co? Na co? To jeszcze nic. Mój jest taki wielki, że... A wasz tata co? No to... Czasem bywa miły. To żadna umiejętność. W czymś przecież musi być dobry. W czymś przecież musi być dobry. W czymś przecież musi być dobry. Dobrze, że się dogadaliście. Chodź. Czasem bywa miły. A wasz tata co? Na co? Mamo, strasznie mi żal dzieciaków tego gościa. To jak? Może go jednak przeprosimy? Nie. O, jesteś. I co niby dalej zamierzasz, co? Nie powiedziałem mu, że mimo wszystko byłem z niego dumny. Byłem z niego dumny. Nie wyszło. Byłem z niego dumny. Trzeba było celować na maserat. Kiedy odchodziłam, zrozumiałam, że choć straciłam jednego przyjaciela, to zyskałam dwóch, o wiele bardziej wartościowych niż ten pierwszy. Słuchaj, ona wyraźnie nas prosi o pomoc. Wcale, że nie. Spróbuj, choć przez minutę dostrzec, że są tutaj też inne dzieciaki. Niby kto? Świat nie kręci się wokół ciebie. Ale oni totalnie nie umieją pomagać. Zgadza się. To fakt. To nie chodzi o was. Chcemy pomóc. Powiedziałam, że to nie chodzi o was. Chodzi o was? Chodzi o was? Jeśli zapamiętałaś wszystko, czego cię uczyłem, to słuchaj. To nie chodzi o was. Chodzi o was. Dalej nie chwytam. Sorki, my się znamy? Słuchajcie, dalej nie chwytam. Idźcie stąd. Chodzi o was? Co to znaczy? Nie wiem, chyba to po kantońsku. Powtórzmy sytuację. Chwytam. Że tu nie chodzi o was. Prawda jest taka, że to prawdziwe życie. A w prawdziwym życiu zdarzają się naprawdę złe rzeczy. Otwórz swój umysł. Otwórz swój umysł. Otwórz swój umysł. Ale nie dosłownie. Otwórz swój umysł. Otwórz swój umysł. Daj im sobie pomóc. Wystarczy tylko siebie uwierzyć. Powtórzmy sytuację, ale z nieco lepszym nastawieniem. Pione! Zatrzymaj autobus! Co wy robicie? Posłyszamy twoje łzy. Problem leży w twoim nastawieniu do życia.
że tu nie chodzi o was. Chodzi o wąs? Tu, że tu nie chodzi o was. To fakt. Chodzi o wąs? Tu, nie chodzi o was. To fakt. Powiedziałam, że tu nie chodzi o was. Znaczy? Nie wiem, chyba to po kantońsku. Jesteśmy zamrożeni w czasie, a ty strasznie szybko przerzuciłeś stronę. Słusznie. Przepraszamy. Zadzwoni. Spóźnijcie się. Może chyba nie dam rady. Biegamy tak od godziny. Teraz wystarczy popchnąć zegar od zera i wszystko będzie okej. Okay. Dawaj. A, wstanę jak budzik zadzwoni. Więc nie będziemy musieli się nie przejmować. Czasu. Trzeba znowu włączyć zegar. Czekaj, mamy tylko 7 sekund, żeby znaleźć się w klasie. Nie wiedziałem, że kiedyś to powiem, ale musimy wracać do szkoły. Jak ktoś spojrzy na ciebie krzywo, od razu wal go tak. Co? Co? Co to jest? Mnie raczej chodziło o co? Raczej chodziło o... Mam dziwne przeczucie, że to się dobrze nie skończy. Wszyscy są podejrzanie normalni. Tak, da się z tym żyć. Nie wszystko musi się kończyć jakimś bezmyślnym skokiem. Teraz może nas pani wypchnąć. Z przyjemnością. Słusznie. Przepraszamy. Ty chyba jednak trochę przesadziłeś. Może lepiej zostawmy go w tej pozycji. Przepraszamy. Teraz wystarczy popchnąć zegar od zera i wszystko będzie okej. Przepraszamy. Przepraszamy. A jemu o co chodzi? A co wy wszyscy tu robicie? Chcę... A zrobiliście lekcję? Nie, ustami bardzo trudno się pisze. Małpy. Przepraszamy. Może lepiej zostawmy go w tej pozycji. Istnieje tylko jedno humanitarne wyjście. Urządzimy mamody. O, ostry sos. O, ostry sos. A, Rety. O, ostry sos. O, ostry sos. A! Myśleliście, że skąd mam takie mięśnie? Chłopaki, nie chcę się wtrącać, ale na waszej kartce jest mały błąd. Wasza jest najsuperaśniejsza? Chyba raczej moja, więc... Chciałem trochę rozruszać te zawody. Udało się? Udało się? Udało się? Chciałem trochę rozruszać te zawody. Udało się? Udało się? Odporność!
Ostry sos. Uwaga! Musimy się uprzedzić. To było trochę nie fair. Uwaga! Wy tańczycie, czy się bijecie? No to może zabijemy. Ostry sos. Ostry sos. No dalej, całujcie. Dobra, sam pocałuję. Ostry sos. Ostry sos. No dalej, całujcie. Dobra. No, mam nadzieję, że żadna z mam nie wie, o co biega, tak? Moja mama nigdy nie wie, o co biega. Przyznajmy jej punkt za przeżycie. A teraz mama Tobiasa. Haha, punkt dla mnie. O, ostry sos. O, ostry sos. A może w coś zagramy? Co się dzieje? Tam jest miejsce bliżej wejścia. Proszę odwrócić te podkówki. Przecież, dlaczego teraz będę musiał iść na piechotę? Chodźcie! Abrakadabra! O nie, patrzcie! W nogi! A może w coś zagramy? Bardzo chętnie! Wkrótce większa powierzchnia parkingowa. Miejsce? Co? Gdzie? Było tam, ale już nie ma. Z majonezem, proszę. A może w coś zagramy? Bardzo chętnie. Abrakadabra! Moi drodzy, udało nam się zaparkować. Moje bystre oczko widzi coś, co zaczyna się na M. Czy to jest miażdżące uczucie, że nigdy nie wyjdziemy z tego auta? Nie. Czy to miękkie wejście w szaleństwo? Nie. Za to! Przepraszam, musiałem sprawdzić, czy już otworzyli. Zaparkować! Się nie damy! Już miejsce mamy! Się nie damy! Abrakadabra! Się nie damy! Radio Elo! Wiadomości. Informujemy, że kluby różowe gości w średnim wieku i bez spodni się jest zniszczenie w naszym... No dość! To już nie jest zabawne! No nie. Zwariowałeś! Słyszysz to? Sos! Słuchaj, chciałem powiedzieć, że mi przykro. Zawiódł nas. Jesteś na mnie o coś zły? Złapać, jak chcesz mnie zjeść. To doskonałość w czystej postaci. Hej, nie pomożecie? Dobra! Jesteś na mnie o coś zły? A rób, co tam chcesz. Musisz mnie złapać, jak chcesz mnie zjeść. Odciekaj to, co powiedziałeś. Ale że nie, po prostu ci nie pomogę. Tak,
zawiódł nas. Ale dziwny, miałem sen. Ale dziwny, miałem sen. Sen. Darwin spalił kuchnię. Gumball rozwalił komputer. Jestem prawie pewien, że wjechałem autem do basenu. I o ile się nie mylę, rozszarpnąłem zdrowie kilku osób. Zawiódł nas.